Metformina. Jest to lek, który jest dostępny na rynku światowym już ponad 60 lat i przepisywany głównie osobom z cukrzycą. W tym filmie postaram Ci się opowiedzieć o tym, czym jest ten lek, w jaki sposób działa, czy są jakieś możliwe skutki uboczne stosowania go i odpowiem też na pytania, które często zadajecie mi w gabinecie dietetycznym albo w komentarzach. Czyli, czy jeżeli jestem na keto albo diecie niskowęglowodanowej low carb, to powinienem przyjmować metforminę? I jeszcze jedno pytanie, czy metformina rzeczywiście jest lekiem na długowieczność i można ją po prostu przyjmować, nawet jeżeli nie mamy cukrzycy czy insulinooporności, a chcemy być zdrowi i żyć dłużej, czy aby na pewno jest to dobry pomysł? Zapraszam na odcinek. Na początku od razu zaznaczam, że ja nie jestem lekarzem i te informacje, które ode mnie usłyszycie w tym filmie, to są moje własne obserwacje, doświadczenia z podopiecznymi, którzy stosują metforminę. Natomiast każdą decyzję dotyczącą leków należy skonsultować z lekarzem, ze specjalistą i nie podejmować samodzielnie żadnych działań. Mamy nadzieję, że to jest jasne. No dobrze, czym jest metformina i jak działa? Metformina jest lekiem, tak naprawdę jest substancją, a w Polsce możemy ją kupić jako tak zwany glukofaż w różnych dawkach, Siofor, Metformax. I jeszcze jest kilka nazw różnych leków produkowanych właśnie, ale tak naprawdę to, co w tych lekach się znajduje, to właśnie metformina. Metformina ma obniżać glikemię u osób chorych na cukrzycę typu drugiego. Natomiast z racji tego, że nie zwiększa wydzielania insuliny, to też jest przepisywana osobom z insulinoopornością, nie tylko z cukrzycą. W jaki sposób działa? No właśnie, obniża wytwarzanie glukozy w wątrobie oraz nasila wykorzystanie insuliny w tkance tłuszczowej oraz w mięśniach. Jest też przepisywana osobom, które mają problemy z gospodarką cukrową i równocześnie mają otyłość, ponieważ dzięki temu, że obniża właśnie ten poziom glukozy, no to może też pozytywnie wpływać na obniżenie masy ciała. I ogólnie rzecz mówiąc, jest to dość bezpieczny lek. Oczywiście, jeżeli jest stosowany w taki sposób, jak przepisze nam go lekarz. I ja mam wielu podopiecznych, którzy na przykład przyszli do mnie, chcieli przejść na dietę keto, dietę low carb, stosując metforminę. Czy można stosować metforminę i być na tego typu dietach niskowęglowodanowych? Tak, można. Czy można rozpocząć na przykład ketoadaptację i później albo równocześnie zacząć przyjmować metforminę? Tak, można, jeżeli przepisze nam ją lekarz. Natomiast może ona mieć pewne skutki uboczne i to nie jest tak, że tego leku należy się bać, bo jest on naprawdę bezpiecznym lekiem. To, co najczęściej może się niektórym osobom przytrafić, nie wszystkim, to są nudności, wymioty nawet, ale także takie bóle brzucha, biegunki. No, szczególnie na początku część osób, nie powiem, że wszyscy, ale rzeczywiście część osób, która zgłaszała się do mnie, takich objawów ze strony układu pokarmowego doświadcza i może to być nieprzyjemne. Plusem jest to, że zazwyczaj po jakimś czasie stosowania to mija. Jeżeli chodzi o potencjalne skutki uboczne, to oczywiście na ulotce leku możecie przeczytać ich znacznie więcej. To, nad czym ja bym się zastanowiła, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z nerkami, to rzadko, ale jednak może wystąpić tak zwana kwasica mleczanowa, więc niektórzy lekarze rzeczywiście u pacjentów z jakimiś chorobami nerek czy obciążonymi nerkami tej metforminy po prostu nie przepisują. Metformina od jakiegoś czasu dostępna jest tak naprawdę w dwóch wersjach, czyli jako lek o natychmiastowym uwalnianiu i wtedy po około 2,5 godzinach osiąga on swoją maksymalne stężenie we krwi, ale jest też metformina o przedłużonym uwalnianiu i wtedy po 7 godzinach to stężenie mniej więcej jest maksymalne i szczerze mówiąc z moich obserwacji, tylko i wyłącznie obserwacji podopiecznych, mam wrażenie, że te nudności, biegunki i różnego rodzaju problemy rzadziej
się pojawiają właśnie u osób, które stosują tą metforminę o opóźnionym działaniu, ale to wszystko, tak jak mówiłam, należy konsultować z lekarzem. Natomiast też to, co może pomóc przy tych negatywnych skutkach ubocznych stosowania leku, to mniejsze dawki, które ewentualnie, jeżeli jest potrzeba, lekarz z czasem zwiększa. To, co jest bardzo ważne i chcę, żeby wybrzmiało, to metformina nie jest rozwiązaniem problemów z gospodarką cukrową. Ona może pomóc, natomiast nawet czytając ulotki na stronach medycznych, opinie, opisy i rozmawiając z lekarzami, dodatkowym zaleceniem jest wprowadzenie odpowiedniej diety oraz aktywności fizycznej. Bo zobacz, metformina działa w ten sposób, że zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie. Ale jaką inną interwencję zamiast leku możemy wprowadzić? No właśnie zmniejszyć spożywanie węglowodanów i w tym samym podobne rezultaty wiele osób może osiągnąć. Co więcej, zwiększenie wykorzystania insuliny w mięśniach, no podobne rezultaty, może nawet lepsze, możesz osiągnąć zwiększając aktywność fizyczną, czy w ogóle ją wprowadzając, bo niestety często osoby, które mają problemy z gospodarką cukrową, no nie mają tego ruchu zbyt wiele. Więc tak naprawdę ważne jest, żeby nie traktować metforminy jako takiego leku, który nam wszystko rozwiąże, tylko jeżeli już go wprowadzamy, no to właśnie razem z odpowiednim żywieniem i aktywnością fizyczną. Musimy po prostu zmienić swój styl życia, żeby było dobrze. Ale rzeczywiście ten lek może być pomocny u osób, które jako dodatkowego wsparcia szukają czegoś przy na przykład zmianie diety na niskowęglowodanową, bo rzeczywiście zdarzało mi się, że przychodzili do mnie podopieczni, którzy mieli bardzo wysokie poziomy glukozy, czy to na czczo, czy po posiłkach, cukrzyca, albo insulinooporność, i wprowadzając dietę niskowęglowodanową, te efekty były, ale nie były aż tak dobre, jak niektórzy by chcieli od razu. Więc rzeczywiście metformina u niektórych osób dodatkowo przyspieszyła te procesy. Moim zdaniem można wprowadzić metforminę razem z dietą albo przed lub po rozpoczęciu dietoterapii, ale nie ma konieczności stosowania tej metforminy przewlekle cały czas. Jeżeli Twoje poziomy glikemii są już na dobrym poziomie, poziomy na poziomie, to uważam, że nie musisz dożywotnio tej metforminy stosować. Oczywiście, znowu gwiazdka, ja nie jestem lekarzem, konsultuj to ze swoim lekarzem prowadzącym. I teraz przechodzimy do tematu, który był na topie i też było o nim głośno w zeszłym roku szczególnie. Być może słyszałeś o tym, że metformina jest lekiem na długowieczność. Wzięło się to stąd, że w 2014 roku przeprowadzono badanie retrospektywne, czyli wzięto tak naprawdę wyniki badań osób od 2000 roku, to było w Wielkiej Brytanii, i wyciągnięto grupę osób chorych na cukrzycę typu drugiego, które biorą metforminę, i do tego dobrano grupę kontrolną, czyli osoby, tak jakby 1:1 dobierano te osoby w podobnym wieku, które różniły się tym, że nie biorą metforminy i nie mają cukrzycy typu drugiego. I kiedy przeprowadzono to badanie retrospektywne, tak jak mówię, czyli tylko analiza danych, no to badacze doszli do wniosku, że osoby, które mają cukrzycę i biorą metforminę, mają niższe ryzyko śmiertelności, niższą śmiertelność, czyli teoretycznie nagłówki mówiły, że dłużej żyją, niż te same osoby, które są zdrowe i tej cukrzycy nie mają. I wtedy właśnie pojawiło się to sformułowanie, że metformina może być takim w ogóle lekiem, wręcz suplementem, czymś, co nam pomoże żyć dłużej, nawet jak nie jesteśmy chorzy. Co ważne, badania na zwierzętach pokazują, że metformina może opóźniać proces starzenia u zwierząt, ale jak wiadomo, człowiek, ciężko człowieka ze szczurem tak bezpośrednio 1:1 porównać, więc było też sporo takich negujących komentarzy, jeżeli chodzi o to badanie. Na ten moment przyjmuje się, że metformina rzeczywiście może wpływać na te procesy komórkowe, metaboliczne, które są powiązane ze starzeniem się naszego organizmu. Natomiast bardzo ciekawa rzecz wydarzyła się w grudniu 2022 roku. Mianowicie w Danii, jeżeli dobrze pamiętam, grupa badaczy
ponowiła, zrobiła bardzo podobne badanie, tylko zrobiła je na właśnie duńskiej populacji i znowu to było badanie retrospektywne. Od 1996 roku zebrano taką grupę osób, które są chore na cukrzycę i przyjmują metforminę i grupę kontrolną. Okazało się, że w tym badaniu w ogóle się to nie potwierdziło i osoby biorące metforminę z cukrzycą miały wyższe ryzyko zgonu niż ta druga grupa. Dlaczego? No dlatego, że badacze podeszli do tego badania z troszkę większą dokładnością, czyli co się okazało? W tym pierwszym badaniu w 2014 roku wyeliminowano na przykład z tej pierwszej grupy osób chorych z cukrzycą biorących metforminę te osoby, które rzeczywiście zmarły. Dlatego jeżeli wyciągniemy z tej grupy osoby, które zmarły, to tak jakbyśmy wzięli palaczy i wyciągnęli z tej grupy tych, którzy na raka płuc zmarli, no to wiadomo, że zostanie nam taka grupa mocna, a znowu ta grupa kontrolna to były osoby, które nie miały napisanej cukrzycy w dokumentacji medycznej, ale okazało się, że wiele z tych osób mogło rzeczywiście na tą cukrzycę chorować, więc te wyniki no, też nie były adekwatne. W ostatnim badaniu, kiedy starano się zrobić to dokładniej, nie potwierdziło się, że metformina wydłużyła życie tych osób chorych na cukrzycę, ale znowu, to tak naprawdę dla wielu specjalistów nie są wystarczające dane. Przydałoby się takie prawdziwe, randomizowane badanie kontrolne. Tego typu badania są w trakcie. Nie jest łatwo zbierać fundusze też na tego typu badania. One są bardzo drogie, bardzo zaawansowane, bardzo trudne i długie. I rzeczywiście wciąż wielu ekspertów lub pseudoekspertów tą metforminę stosuje, ale na przykład dr Peter Attia, którego ja bardzo szanuję i nieraz Wam o nim mówiłam, przez jakiś okres czasu z tego co mówił brał metforminę, natomiast teraz już jej nie bierze, bo uważa, że za dużo tutaj jest różnego rodzaju domysłów. Czy metformina rzeczywiście jest lekiem na długowieczność? Tego na ten moment nie wiemy. Czy warto ją brać? Ja osobiście jej nie stosuję, nie mając problemów z cukrzycą, ale rzeczywiście osoby, które mają cukrzycę, insulinooporność, nie bardzo sobie są w stanie z nią poradzić, mogą tą metforminę stosować i jest ona bezpiecznym lekiem. Natomiast jeżeli chcesz wspierać swoją długowieczność, to aktywność fizyczna jest numerem jeden, a numerem dwa jest dobrze zbilansowana dieta. Jeżeli masz problemy z gospodarką cukrową, to rzeczywiście ograniczenie, nie całkowita eliminacja węglowodanów uważam, że przynosi bardzo dobre rezultaty, ale też trzeba to robić dobrze z głową. No tak naprawdę o tym, jak to robić, jest cały ten mój kanał na YouTubie już chyba z ponad 300 materiałami wideo. Mam nadzieję, że w temacie metforminy pomogłam. Daj znać w komentarzu, co myślisz na ten temat i czy masz jeszcze jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!